Ryba? Nie. Ryba, która długo leżała w walizce, nie pachnie zbyt zachęcająco. Ale bywało znacznie gorzej. Muszę to rozpakować. To odzież. Ryba. Przewozi pan larwy? Krewetki? Tak, spójrz. Co to? To w obu torbach zauważyłyśmy kości. Przyznam, że mnie zaciekawiły. To kości. Krowie. Skóra bydlęca? Do czego? Do gotowania? Tak. Na zupę? Tak. Jaki ma smak? Jaki smak? Zupy wołowej? Jak w Szwecji. Jestem ciekawa, jak ta zupa smakuje. Każdy kraj ma własne potrawy i dla niego to zapewne przysmak. Mamy tu żyjątka. Co to? Skorek. Pasażerowie na gapę. Dokładnie. Wyrzucimy to. Dobrze. Osoba, dla której pan to wiezie, nie otrzyma prezentu. To produkt odzwierzęcy i musimy go skonfiskować. Dlaczego? Produkty spoza Unii Europejskiej podlegają konfiskacie. Mężczyzna, który będzie musiał obyć się bez ulubionej zupy, jest rozczarowany. Dlaczego to zabieracie? To zwykły produkt, odzwierzęcy. Zwykła żywność. To mięso, też je skonfiskujemy. Dlaczego nie mogę tego wwieźć? Ponieważ nie wolno wwozić tu mięsa spoza Unii Europejskiej. Ale to i rybę może pan zabrać. Tego jednak nie. Poczuł się urażony, gdy Olivia powiedziała mu, że nie może zatrzymać mięsa. Dokąd on idzie? Proszę pana. Skierował się do wyjścia. Proszę wrócić. W Helsingborgu nastała noc i z ostatniego już promu wyjeżdżają samochody. Jeden z nich wydaje się interesujący. Kolega ma podejrzenia wobec pewnego pojazdu i przysłał go na kontrolę. Witam. Zakupy? Tak. Ile towaru? Pokazać rachunki. Ile państwo kupili? 12. Dużo wina. Ile? 12 butelek wódki, 12 likierów i różne rodzaje whisky. Wspólne zakupy? Tak. Proszę otworzyć bagażnik i poproszę rachunki oraz dokument tożsamości. Cel zakupów? Urządzamy imprezę. Co weekend? Niemal w każdy weekend. Państwo zapewniają alkohol. Jest nasz. Często jeżdżą państwo na zakupy. Od niedawna organizujemy imprezy, głównie rodzinne. Dotąd odbyły się 3. W miesiącu? Jedna lub dwie. Są rozmowni, a alkohol jest na przyjęcia. Rozdzieliliśmy ich jednak, żeby nie mogli uzgodnić wspólnej wersji opowieści. Zerkniemy tutaj. Proszę bardzo. Lubi pani konkretne wino? Tak.
W samochodzie jest mnóstwo alkoholu, więc go wyładujemy. Gdzie państwo go przechowują? W wynajmowanym pomieszczeniu. Alkohol? W domu. Wynajmują państwo pomieszczenie? Tak. Na imprezy? Tak. Co weekend? Czasem imprezujemy u mnie, czasem u niego, a czasem wynajmujemy lokal. Kiedy było ostatnie przyjęcie? Jakiś tydzień temu. Tydzień temu? Pańska dziewczyna potwierdzi te słowa? Impreza była u mnie. Zada mi to samo pytanie. Proszę bardzo. Proszę zaczekać. Kiedy odbyła się ostatnia impreza? Tydzień temu. Gdzie? W wynajętym lokalu. W Trelleborgu celnicy sprawdzają ciężarówki zaparkowane w porcie. T4. Wkrótce wyruszą w podróż do Rosji i z tego powodu są niezwykle interesujące. Sprawdzamy je częściej od wszczęcia wojny na Ukrainie. Na Rosję nałożono surowe sankcje i musimy się upewnić, że nie złamano prawa. Trzeba sfotografować etykiety i zawartość pojazdów. Musimy sprawdzić, co przewożą oraz całą dokumentację. Przejrzysz dokumenty? Jasne. Kremy do twarzy, ciała, na porost włosów, tak. Głównie kosmetyki. Wedle dokumentów każdy krem jest wart 1 euro, ale widać, że towary są znacznie droższe. Sprawdzamy też w internecie, jakie mają ceny. Jeden kosztuje 800 koron. Wyczuwam tu zatem oszustwo. Dobrze się spisaliśmy. Deklaracje celne są niepoprawne i towar nigdzie nie pojedzie. Kolejny pojazd także zawiera coś ciekawego. Co to? Szlak. Spójrz, wy lepiej się na tym znacie. Wygląda jak pocisk artyleryjski.